Panie prezesie, co zorganizowaliście, co robicie, o czym myślicie, żeby troszkę polepszyć życie mieszkańców? Wszyscy wiemy, że powinniśmy się trzymać i dlatego Biuro Spółdzielni funkcjonuje w specjalnym trybie, ale sprawy spółdzielców są załatwiane na bieżąco. Zgodnie z zaleceniami ograniczamy do maksimum kontakty osobiste. Od 16 marca wzięliśmy i już zaczęliśmy, ograniczaliśmy dostęp do interesantów do biura, ale załatwamy sprawy w formie telefonicznej i mailowej oraz poprzez skrzynkę korespondencyjną powieszoną na wejściu spółdzielni. Zapewniamy, że wszystko jest w porządku. Wszystkie sprawy technicznego działania sieci cieplnej, wodociągowej, internetowej i telewizji są pod stałym nadzorem. Zawiesiliśmy też planowe działania, w których służby spółdzielni lub firmy działające na zlecenie musiałyby wchodzić do mieszkań. Nasi dozorcy od tego czasu dezynfekują uchwyty do drzwi wejściowych naszych klatek. Prosimy o zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z nimi. Proponujemy też pomoc sąsiedzką na rzecz seniorów. Na naszym profilu facebookowym powiesiliśmy wzór apelu do seniorów, aby młodzi mieszkańcy klatek, jak chcą, mogli go powiesić i świadczyć taką pomoc. Na bieżąco informujemy spółdzielców naszych przez stronę internetową staregliwice.pl i na naszym facebookowym profilu. Jesteśmy z Wami, ale pomagać we wszystkich sprawach. Życzę Państwu wytrwałości i cierpliwości w tej wyjątkowej sytuacji. Razem na pewno to pokonamy. Dziękuję.